No i zaraz się będziemy budzić. Został nam ostatni dzień pracy przed weekendem. Tak, weekendem będącym środą i czwartkiem. Wtedy nie pracujemy. Musimy trochę z szefem się lepiej zaprzyjaźnić. Może tym niedługo zajmiemy. Gotowanie musimy poprawić. Ale też myślałem sobie o tym. Dobra, wstajesz, to od razu zjedz. Gofry. Jeszcze są gofry. Tak, myślałem sobie od razu, że może wezmę, kupię nagrodę. Wytrawny nabywca książek. Bo sprawdzałem, zdaje się, że przepisy też będą tańsze za to. No to bierzemy, mamy pierwszą nagrodę kupioną. Tak, niektóre, jak sobie czytałem, to tak ułatwiają grę, że może z nich zrezygnuję, bo nie chcę, żeby było aż tak prosto. Chociaż kto wie. Dobra, jemy te gofry. Potem można się umyć, można... No w sumie niekoniecznie. Jeszcze, ale... Moglibyśmy naszą szefową zaprosić, żeby się z nią lepiej zapoznać, albo na przykład Emmę. Tak, za nią dostaniemy 500 punktów. A, przygotować potrawę o nazwie gofry. A to będzie łatwiejsze, to Emma sobie kiedy indziej skoczy. Może. Podaj śniadanie, gofry. Tak, to chyba twoja ulubiona potrawa będzie. Chociaż ty masz to napisane swoją ulubioną potrawę i to jest spaghetti. A spaghetti chyba jeszcze ani razu nie jadłeś. No sorry. Można jeszcze deser podać normalnie o 4 rano. O nie, posmak lodówki nam wskoczył. Jedzenie nie powinno zawierać smaku wszystkiego, co jest w lodówce. Dobre lodówki nie stwarzają tego problemu. Tak to przez to, że mamy tanią lodówkę. Ale kiedyś mieliśmy tanią kuchenkę, więc... Lodówka pewnie kiedyś też się stanie lepsza. No to może... się pouczysz jakoś gotowania. Przy telewizorze... Nie, przy telewizorze nie można się uczyć gotowania, bo chyba jest za słaby. Można tylko ćwiczyć. Dobra, i tak ćwiczysz gotowanie tutaj na kuchence. No i dobrze. A, i fajnie, znowu mam ten nastrojnik, szybko się uczy. No i super. Dobra. Może odetkamy kibel w końcu. Zobaczymy, jak to wygląda. I czy w ogóle się uda. No, rób to szybciej. Okej. Znowu punkciki wleciały. Gawki do lodówki. A, teraz... wielkie wyzwanie. Ale chlapiesz. Nie ma przecież tam tyle wody aż. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Co to? A, brudne otoczenie, no tak. Nie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o toaletę, to nie da się tutaj nic uszkodzić bardziej. Bo chyba inne sprzęty jak się psują, to się da. No, już prawie odetkał, a mieliśmy za to płacić 50 simoleonów za jakiegoś technika. Nie ma. O. Sean Allen wyciągnął klucz francuski i młotek, no chyba przepychacz raczej, po czym naprawił obiekt o nazwie toaleta. Nie zapomnij potu, łez i bólu po przypadkowym uderzeniu się młotkiem w kciuk. Aha, no ciekawa historia. Szkoda, że wyssana z palca. O, a przy okazji nam troszkę podrosły umiejętności techniczne, coś takiego. Dobra, można posprzątać od razu. No tutaj widzę, też trzeba posprzątać. No i higiena nam spadła, od tego to bierzemy prysznic.
Zaraz posmak lodówki stracimy. No nie. Nawet spłuczka na mnie działa, też ta Nikki Bell. Chociaż nie wiem, czy to na każdym tak nie może być. Poranne porządki będziemy mieć za sobą. Śmieci też byśmy mogli wynieść. Ale może później. Dobra, jak się umyjesz, to możesz pograć. Bo chyba od tego przepychania toalety to spadła zabawa bardziej. Tak to wygląda przynajmniej. A, swoją drogą tu mamy miejsce parkingowe. Ja zawsze zapominam, że takie coś mamy. O nie, jeszcze prysznica mamy. Tani prysznic. Lodowate strumienie wody potrafią zepsuć najlepszy humor. Może pora ulepszyć prysznic. Dobra, zabawa rośnie. Widzę, że zawsze są tylko dwie gry chyba pokazane. Jakaś deskorolka i piłka. A nie! Czy to auta? Wyścigi? O proszę, jednak jest coś nowego. Wyścigi mamy. O, jak się ładnie można rozwalić. Dobra. O, zabawa już jest bardzo ładnie podbita. Kto to dzwoni? Może jakaś okazja? Nie, to dzwoni nasza szefowa. Pogawędzić chce. Nie, ja chcę ją zaprosić. Zignoruj telefon. Teraz zadzwoń do Sima, zaproś. Ją zaprosimy, niech przychodzi tutaj. My musimy jeszcze parę rzeczy porobić, więc na zewnątrz nie będziemy wychodzić. No, przyłaś. Dobra. Akurat się dobrze trafiło. Nasza szefowa nie zobaczy, że mieliśmy zatkany sedestek. Zjedz kofry jeszcze. Może tym razem nie będzie po smaku lodówki. Tak, coś tu się pojawiło nowego? Nie. A dobra, chyba wyjdzie sobie. Bawić się wspaniale na mieście z grupą. No nie jesteśmy na mieście, ale możemy to zaznaczyć, może w jakiś pokrętny sposób nam to zaliczy. Ciekawe, czy możemy razem pograć na przykład. O, ona gra? Nie, ona chyba nie gra. Gra, o ja! Może da się razem. O, dołącz. Zostaw ten talerz. Zostaw. No tak, kurczę i przed twarzą. Ojej, no ile tych gazet już. Nie ma kiedy ich czytać. Dobra, gramy razem. Ciekawe, czy relacje im to poprawia. A, przy okazji wyrzuciłem śmieci. O, nieprawda, ja wyrzuciłem. A właściwie to jednak trochę śmieci jeszcze jest w śmietniku, można by wyrzucić. Żeby dom był ładny i zadbany. A, i tak z tobą wygram. Dobra, zmieniamy grę. Tamta mi się nie podobała. O, nie cierpię mycia talerzy. Nie dawaj mi dzisiaj pracy ich. Wolę pogotować, pouczyć się. Moja drużyna jest lepsza. Nie, moja jest lepsza. My wygramy. Och, nie dostaniesz awansu nawet chociażbyś błagał, jak ze mną wygrasz.
Ale będę świetnie gotował i tak. Nawet bez twojego awansu. O, to nie dostaniesz już żadnych talerzy. Ale będę miał mnóstwo kasy. Ciekawe dlaczego. Ale nie będziesz miał talerzy. O, zabawa jest prawie super. Jak to wygląda? O, nie, szef jeszcze nie jest. Tak, najlepiej jak może być. A, jestem silny, ale musisz wyrzucić śmieci. Jak jesteś taki silny, to wyrzuć śmieci. Bo twój dom mi się coraz mniej podoba. Mało się zmienia. Tyle ci dam kasy już, powinieneś tu mieć dużo ładniej. No wiem, te śmieci wszystko psują. Ale... chcesz się bić? O, już za godzinę do pracy. Znaczy w sumie za dwie. Dobra, pogadajmy. Zapytaj o grę. Nie musisz wstawać chyba. O, tak, odsuń się, bo ona jest groźna. Zapytaj o grę, a gadasz dalej o śmieciach. Podziękuj za awans. Zapytaj o dzień. Zapytaj o... Plotkuj. Poplotkujmy. O współpracownikach najlepiej. A wiesz, że ten czarec naszej pracy ma mniejszy dom niż ja? O! Czy wiesz, że Ireneusz Landgrab śpi na pieniądzach? Kto by się tego spodziewał? Zark! Zaproponuj wprowadzenie się! Oszalałeś? Co to za opcja? Pogawędka. A ty dziękowałeś za ten awans? Czemu dalej ty jest? Chcesz może kawy? Nie mam chyba w czym jej zrobić, ale... Mogę też przygotować ciasteczka. Nie, jeszcze nie jedziemy. O! Nie jedziemy jeszcze. A nie, ona chyba też ucieknie. Co to jest? Zostać najlepszymi przyjaciółmi z Simką Molly. No dobra, da się zrobić. Dużo jest za to. O, zabawne. Powiedz śmieszną historię. Ona chyba jeszcze nie ucieka. Czy ucieka? Teraz się przekonamy. Ale śmieszną historię jeszcze zdążysz wysłuchać. To jest opowieść o nasionach słonecznika, które... Nawet nie wiem, co to jest. Jakiś zegarek z kartą. Ale było zabawne. No i dobrze. Coś jeszcze zdążymy? No, a w sumie byśmy się chyba spóźnili do pracy, to może jednak już jedźmy do niej. Tak. Ty też powinnaś iść do pracy, jakbyś chciała wiedzieć, co ona zrobiła. Wspaniały wypad. Nastroj plus 5. Ale zabawa. Wszystkim bardzo się podobało to wyjście i chętnie znów wyjdą. Molly musi zaraz iść. Jest oczekiwana gdzie indziej. Tak. Wyjście z tobą jest naprawdę fajniejsze niż samemu. Dzwoń do mnie, kiedy tylko chcesz. Tak, fajnie, że jako moja szefowa zawsze masz czas. Ani powinnaś być zajęta. Podlizuj się szefowi, może to weźmiemy sobie. To może uda się nam zrobić w pracy. To zostań najlepszymi przyjaciółmi. Najlepsi przyjaciele zawsze śmieją się z twoich dowcipów, a w potrzebie podsuną ramię, na którym można się wypłakać. Twój Sim marzy o najlepszym przyjacielu, ale to wymaga czasu i poświęcenia. O, jak widać nie bardzo. Udało się. Dobra, pracuj ciężko teraz. Czyli relacje z szefem mamy znowu na maksa. Tylko gotowanie nam brakuje.
Ale i tak chyba się uda. Chociaż ćwicz gotowanie można robić w pracy też. Nigdy nikomu nie zaimponujesz, jeśli nie weźmiesz się poważnie do pracy. Ćwiczenie to najlepszy sposób rozwijania swoich umiejętności kulinarnych. No i dobra, to będziemy to robić. I następnego dnia w końcu mamy wolne. To na pewno nie zdobędziemy awansu, ani nie osiągniemy 5. poziomu w karierze przez najbliższe 2 dni. Więc myślę, że zrobimy sobie tą poprawę gotowania, żeby mieć po prostu wolne miejsce na inne pragnienia. Można też kupić książkę o gotowaniu, żeby poprawiać sobie w ten sposób umiejętność. Ale pewnie z księgarnią już będzie zamknięta. Spróbujemy. Może jeszcze nie. Dobra, szybciej pracuj. Tak, teraz jesteśmy jakimś testerem. Ciekawe, jak to wygląda w tej pracy. No, szybciej, szybciej. A tu ludzie co, przychodzą czytać, a nie jeść? Jeszcze na podłodze. Aha. Możemy ich zawołać. Ale nie do pracy chyba, co? Jak tam ocena wskoczyła? O! I tak ponad połowę już mamy. No to bardzo łatwo się zdobywa awanse. Plus 321 i mamy 1268 simoleonów. I co? Uda się kupić książki? Po 21 już jest. Ty co, tak blisko masz? O, blisko jest księgarnia. Fajnie. No i powinny być też przy okazji tańsze. Zobaczymy, czy przepisy są tańsze też. No, są tańsze. Chyba o 25%. Tak, bo ciasteczka były za 100. No to fajnie, zaoszczędzimy. Ale i tak, to jest za 9000? Co to za masakra? Ale jako 25% to wcześniej chyba było za 12 tysięcy. Straszne. Dobra, no na razie nic nie kupujemy nowego z tego, tylko... O, co to, zapisy nutowe? Gra na gitarze. Tylko na gitarze? Chyba na czymś innym też się da grać, nie pamiętam. Rozwój dziecka. Książki wędkarskie. I umiejętności. Gotowanie tom pierwszy, bo zupa była za słona. Autor Mariusz Oliwka. 199 stron. Gotowanie wymagany poziom. Tak, bo czytanie tych książek też wymaga jakiegoś poziomu. Ale lepszy chyba będzie tom drugi. Gdzie jest tom drugi? Gotowanie tom drugi. Tak, wymagany poziom trzeci. Do czego jest proszek do pieczenia? Autor Berta Huch. Okej, okay. Za 375. O jacie. To pewnie kolejny tom za 563. Wymaga poziomu szóstego gotowania. Smaczne i pożywne. Autor Bazylii Pytajnik. No dobra, bierzemy gotowanie tam drugi. I jak będziemy mieć dobry nastrój, to będziemy się uczyć tego. Tak, to już czytaliśmy. Akurat chyba nawet więcej niż nasz dzisiejszy zarobek poszedł na tą książkę. Znowu zabawa pospadała nam. Ale trudno. Dobra, śpimy. Musimy to łóżko lepsze zrobić sobie, bo będziemy wtedy zaoszczędzać parę godzin jeszcze na śnie. Na śnie, tak się mówi? Będziemy szybciej się wysypiać. Tak, śpimy, śpimy. Tanie łóżko, nie podoba mi się.
czas je wyrzucić, tak, na śmieci, to ciągle o tych śmieciach myślisz. To chyba jak wstaniesz, wyniesiesz te śmieci. Okej. Okay. O, możemy dużo obiadów podać. O, jest spaghetti. Możemy podać spaghetti w sumie. Bo w końcu to twoje ulubione jedzenie. Ciekawe, czy jakoś lepiej nie działa na nas, skoro jest ulubionym. No, śpij szybciej. Mam największe tempo włączone. Tak, ale głośno chrapiesz. Nie umyłem patelni. Muszę kupić nowe buty i pobiegać w końcu, żeby być silnym. Telewizor, mikroskop, po co mi to wszystko? Ale kiedyś się dowiem. O, co to? Rozmawiać o gotowaniu. O proszę, jaka prosta sprawa. Nawet smakosze nie mogą gotować przez cały czas, ale jeśli nie gotują... No dobra, dobra. Zawsze mogą rozmawiać o gotowaniu. Dobra, skoro nasza szefowa jest już no prawie na maksa, to może tym razem kogoś innego zaprosimy z pracy. Na przykład jego. Zaprosimy. Chociaż chwilę, ja chciałem się uczyć gotowania. Jak się robi spaghetti? Już nie zobaczyłem zdążyć co pokroił. Ale widzę, że to wszystko się tutaj aż wylatuje z tej tacki. Co to? Sos chyba sam jest. To nie może być jeszcze makaronu, prawda? Mieszamy, mieszamy. To potrafimy. A jak zwykle wszystko dogara. I co, już spaghetti tu jest? W środku. No tak, spaghetti. Nowy przepis a la Sims. Gotujemy makaron od razu razem z sosem. Tak, na pewno nie wyjdzie z tego ciapa. Zwłaszcza jak dosypiemy soli i powąchamy sobie. Będzie pyszne. Tak, mieszamy, mieszamy. Trzeba ciągle dodawać tej soli. I dodawać nawet jakieś składniki. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, co to było. Tak. Jak się wyjmie z garnka, to oczywiście wszystko wygląda pięknie. Oj, chyba kuchenka nam się sama wyczyściła przy okazji. Jakość wspaniała. O, super. Dobra. To może dlatego wyszło wspaniałe, że to jest właśnie twoja ulubiona potrawa. Zobaczymy, czy jakiś nastrójnik. O, i chyba się ucieszył dlatego, że to jego ulubiona potrawa. O nie! Ojoj, został tylko jeden dzień do zapłacenia rachunków w wysokości 77 simoleonów. Dobrze, że poinformowali, zapomniałem patrzeć na te rachunki. Zapłacisz od razu. I co dostaniemy za to jedzenie? Wspaniały posiłek. Nastrój plus 25, no to... O, i po co idziesz zmywać? Ja tu jestem od zmywania. Zmywam co prawda śmietnikiem, ale... Znowu jakiś smrodek leci z lodówki. Jakieś gofry się zepsuły. Proszę bardzo, to tutaj wywalimy. Tak, lepiej wywalać do śmietnika, który jest poza domem, bo jego nie trzeba opróżniać. No ale można też na przykład do zmywarki. O nie, znowu lecisz. Przepędź. O, zobaczymy, czy uda się przepędzić. Ale zdążyła zostawić gazetę. No, sio mi stąd. Sprawdź wydarzenia tygodnia. No, zobaczmy. Albo weźmy, zobaczmy jeszcze przeceniony kurs. Może najpierw. Może akurat z gotowania będzie. No i mogłeś już na stojąco sprawdzić.
No, da się tutaj kliknąć? Nie da się. Te wydarzenia tygodnia chciałem sprawdzić. No. Czy mamy tu jakieś kursy? Spakuj swoje śniadanie i zatemperuj ołówki. Kurs z dziedziny logika jest dziś tańszy. Po co mi logika w kuchni? A, i tą gazetę masz w ekwipunku, tak? Tylko która to? Sprawdź wydarzenia tygodnia jeszcze. No, szybciej. Ciekawe, co się wydarzyło ostatnio, kiedy my ciągle zasuwaliśmy w pracy. Zawody w jedzeniu. Klub gastronomiczny organizuje zawody w jedzeniu w miejscowej restauracji pod patronatem Asiki Pietruchy. Żarłocy w dowolnym wieku zapraszani są, aby poddać próbie swoje żołądki i zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami w mieście. Zwycięzca wygra mnóstwo simoleonów. Środa od 15 do 21 w bar Głęboki Tłuszcz. Ciekawe, czy serio da się tam zajrzeć. Środa od 15 do 21. Dobra, nie ma jeszcze 15. Ale gdzie ten bar jest? Nasza restauracja to jest Korsykańska. A ten bar? Tutaj? Tak, bar Głęboki Tłuszcz. Ale na razie nie ma nic takiego napisanego, żeby był tutaj ten konkurs. Dobra. No to w takim razie musimy się przygotować przed nauką. Jak najlepiej. No, prysznic brudny, świetnie. Dobra, to szybko załatwiamy, szybko się reperujemy zabawę. I będziemy gotowi na naukę, tak? Bo im lepszy mamy humor, tym lepiej się będzie nam uczyć. Gdzie ta książka nasza? A, czytaj. Dobra, zaraz się naładujemy. Zaraz będzie też przy okazji 15, to zobaczymy jeszcze raz ten bar. Dobra, kończ z tym graniem. Zacznij się uczyć. Jeszcze jest 14, no to jeszcze nie. No i myślę, że całkiem sprawnie pójdzie ta nauka. Mam nadzieję. Co tam? Książka o gotowaniu, żadnych obrazków? Co to za absurd? To chyba wstęp dopiero. Taki długi. Po co takie długie wstępy?